Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilad Hiss, zapraszam was bardzo serdecznie na Stumble Guys. Moi kochani, w ostatnim odcinku udało nam się odblokować takiego wspaniałego duszka, ale nie tylko, udało nam się odblokować również inne rzeczy, takie chociażby tego pumpkina, czyli taką dynię wspaniałą na głowę, oczywiście z tego powodu, że będzie niedługo Halloween. Mamy jeszcze sporo legendarnych skinów do odblokowania i jednego oczywiście złotego, coś rzadkiego. Coś rzadkiego, po prostu, coś rzadkiego. Więc dzisiaj postaramy się go oczywiście odblokować. Mamy bardzo dużo rzeczy. Mamy jakieś tam mega oferty i tak dalej, to nas nie interesuje, ponieważ mamy bardzo, ale to bardzo dużo żetonów. Mamy 5700, a potrzebujemy 350 na 10 sztuk, więc jesteśmy w stanie otworzyć fizycznie, no przynajmniej ze 160-170 pewnie. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Liczę, że oczywiście któryś z nich wypadnie, ale jest też szansa na to, że wypadnie nam duplikat. Totalnie wypadnie nam duplikat, czyli trafimy już coś niesamowitego kolejny raz. Tylko no, nie zwróciłem uwagi, ale chyba z dwóch skinów epickich, które nam zostały do zdobycia, właśnie chyba jeden nam przed chwilą wypadł. Więc bardzo fajnie, bardzo mi się cieszy, jak to było. Jest legendarny, czego miałem? Duplikat. Kurde, nie udało się. Cały czas martwi mnie to, że właśnie widzę, jak lecą te wszystkie coś rzadkiego. Cały czas zapominam. Coś jakieś. No dobra, nieważne. Zobaczymy oczywiście z czasem. Duplikat. Coś jakieś. Zobaczymy z czasem. Boże jedyny. Nie ma się czym martwić. Więc liczę na to, że wypadnie mi, bo jak wypadnie mi coś, co już miałem, to możliwe, że będę musiał nawet dokupić kryształu, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jeśli chodzi o epickie, oczywiście tu się nie podniecamy niczym, bo mamy... O, dwa razy! Wcześniej ani razu nie był w stanie mi ten skin wylecieć, a tym razem dwa razy, proszę bardzo. Więc wydaje mi się, że z epickich został nam jeden albo dwa. O, więcej! Bo doszły nowe! Doszedł szkielet nowy i ta doszła nowa. Aha! To dlatego! Dobra, wszystko jasne. No, znaczy, że tutaj tego jeszcze mamy sporo i tutaj tych zwykłych też będzie jeszcze. Tych zwykłych też jest. Zwykłych jest od groma do odblokowania. Naprawdę od groma. Dobra, lecimy z tymi ofertami, proszę bardzo. 350, znowu otwieramy. Moi drodzy, również w trakcie, kiedy tu wszystko to otwieramy, ja zapraszam was na mój sklep z koszulkami i z bluzami na newhorizonwear.com. Link macie oczywiście w opisie. Jak chcecie kupić sobie jakąś koszulkę czy bluzę ode mnie, to zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Leonidas, legendarny skin kolejny, którego nie posiadaliśmy w tym przypadku, więc bardzo, bardzo fajnie. Coś specjalnego, nie rzadkiego, coś specjalnego. Proszę bardzo, już muszę zapamiętywać sobie takie rzeczy. Więc to jest ta kwestia. Również, jeśli chcecie kupić jakąś grę, jakąkolwiek, jakieś, nie wiem, Call of Duty, Battlefielda, FIFA, doładowania do FIFA oczywiście, w sensie kupić FIFA Pointsy, czy doładowania do PlayStation, Xboxa, czy cokolwiek takiego, również na Enebie z moim linkiem, jak sobie klikniecie w opisie, jesteście w stanie kupić taniej tak naprawdę, więc sporo jesteście w stanie zaoszczędzić. Jeśli planujecie kupić jakąś grę, to zapraszam was tam bardzo serdecznie. No i oczywiście, jeśli podobają wam się te odcinki, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żeby nie pominąć innych wspaniałych filmów, które będą się na tym kanale pojawiały. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. O kurde, no T-Rexy mamy już wszystkie, więc niespecjalnie. Wydaje mi się, że to jest przedostatni albo ostatni, jeśli chodzi o to. Króla też już mamy. Podziękowałbym. Jest Leonidas, więc fajnie. To już coś tam do przodu. Coś oczywiście do przodu. Na coś specjalnego mamy 1%. To, co wyliczaliśmy chyba w pierwszym odcinku z Opening, czy ja raczej sobie bardziej wyliczałem, a wy mnie słuchaliście. Czyli na każde 100 otwarć, czyli na każde 3500. O nie, o nie, no nie, najgorzej. Wiedziałem, że tak się stanie. A teraz był akurat ten złoty. Come on. No nie wierzę w to. To jest mój pech, to jest mój pech. W sensie szczęście i pech jednocześnie. Bo fajnie, że trafiliśmy coś specjalnego. Szkoda, że trafiliśmy coś, co już posiadamy. O! Kurde, duplikat. No nie udało się. I tu jest właśnie on. Czyli na każde 100 otwarć, na każde 100, czyli 3500 wydanych oczywiście tych żetonów, powinniśmy dostać właśnie jednego skina, jeśli chodzi oczywiście o coś specjalnego. Wiadomo, w praktyce może to być troszeczkę więcej, ale nie musi. A, już mógł ten banan polecić, już byłoby tak dobrze, jeśli chodzi o to, byłoby już tak fajnie, już kolejny skin byłby do odhaczenia z naszej wspaniałej listy, ale niestety nie udało się. Więc ja jestem w stanie otworzyć jakoś 170, ale nie wiem, czy
trakcie tych 170 będziemy w stanie 700 dostać żetonów. To w sumie nawet trochę więcej jesteśmy w stanie otworzyć teraz dzięki temu, bo za jedno coś specjalnego jesteśmy w stanie otworzyć 20 skrzynek. To jest dużo. Przynajmniej dla mnie jest to dużo. Nie mieliśmy go! Nie mieliśmy go! Bardzo fajnie! Zostały 3 skiny chyba tylko do odblokowania. No nie! No nie! Było tak blisko! Było totalnie tak blisko! Milimetry brakowały! Milimetry! No come on! Już mogło się trafić. Byłoby tak pięknie. Byłoby tak idealnie po prostu. Z tego co wiem, z epickich został nam jakiś taki... nie wiem, pół raz? Kot nam został. O, bo patrzyłem na niego teraz jak przetywał. Kot nam został. Ta nowa taka, nie wiem, gotka, czy jakby to tam nazwać. I coś jeszcze nam zostało. Nie jestem pewien co, ale coś nam jeszcze zostało. Więc epickie jeszcze nie są wszystkie skończone, jeśli chodzi o to. Na pewno będzie można jeszcze coś porobić. Czy mieliśmy? Nie mieliśmy go! Kolejny legendarny. W ostatnim odcinku, gdzie robiliśmy Battle Passa, czy Game Passa bardziej, jakby to określić. Jeśli nie wzięliście odcinka, to sobie koniecznie nadróbcie. To robiliśmy oczywiście, otwieraliśmy różnego rodzaju skiny i trafiły się legendarne, nowe legendarne, których nie posiadaliśmy. A w tym przypadku już chyba drugi legendarny, którego również nie posiadaliśmy. Może trafimy ich jeszcze więcej, na pewno banana chciałbym trafić, bo wydaje mi się, że banana nie posiadamy, proszę bardzo, dwa nowe skiny. Więc zostało nam już tak naprawdę bardzo niewiele. Bardzo się z tego cieszę w takim razie, że w ten sposób to po prostu sobie idzie. Co prawda dalej liczę... O... O, jak dobrze. Nie myślałem, że będę się cieszył kiedykolwiek z epickiego skina, ale kiedy widzę, jak przelatują te wszystkie skiny i widzę, że ma wypaść coś specjalnego, które już mam, to mówię, nie, to już wolę, niech wypadnie epickie, będzie większa szansa, że w kolejnym zakręceniu oczywiście wypadnie mi ten skin, którego ja chcę, ale no... I jego mieliśmy, z tego co kojarzę, jest duplikat, dokładnie tak, dokładnie w ten sposób, jest duplikacik, więc liczymy na coś. Tego zombie nie mam na pewno, ja go w ogóle nie kojarzę, wydaje mi się, że teraz go dodali z okazji Halloween, w sensie ogólnie, no tak to właśnie pasuje, że Halloween i tak dalej. A już było tak blisko, kolejny byłby odblokowany, kolejny mógłby zostać odhaczony z listy, nie, o Boże, normalnie, zawał po prostu, zawał. O, misiek? Nie, tym razem akurat dostaliśmy pingwina, więc... No, niech będzie. O, było coś specjalnego. To coś specjalnego niespecjalnie zadziałało, no. Okej. Jest i księżniczka. Taka sobie. No, ale jest. Więc... nie trafiliśmy nic w tym zakręceniu. Więc musi wydać kolejne 350. My nie zaczynaliśmy jakoś z poziomem 5440? Albo 5400? 5300? W sensie, aż tak dużo mi to nadrobiło, czy... Nie jestem w stanie... O, błąd. Dlaczego błąd? Po prostu, gra wyrzuciła... Błąd, do widzenia. Już nie możesz otwierać. Już dostałeś bana, nie jesteś w stanie otwierać skrzynek. Nie możesz już więcej zrobić. Dziwne, bardzo dziwne. A, kurde, już myślałem, że poleci. Chociaż i tak chyba mieliśmy go, jeśli chodzi o te legendarne. Akurat tego. Uwaga i... Nieszczęście moje totalne. Ale uwaga, zaraz go trafimy. Tego mieliśmy, okej, okay. Czyli, bo tylko mi żółty został do trafienia, którego już trafiliśmy dzisiaj. Więc całkiem okej, okay, całkiem okej, okay. Dwa razy pod rząd. Czy będzie trzy razy pod rząd? Uwaga, czy będzie trzy razy pod rząd? I nie, ale tego trafiliśmy już dzisiaj. Dzisiaj dokładnie trafiliśmy. Więc udało się to oczywiście załatwić, odliczyć z listy. Dead. T-rexy mamy wszystkie. Jeśli chodzi o dinozaury, to bardzo dobrą kolekcję stworzyłem, więc nie muszę nic więcej nadrabiać. To też już mamy. Proszę bardzo. Nie dość, że mamy w wersji epickiej, to mamy jeszcze w wersji legendarnej. I to jest po prostu takie pełne, po prostu pełne. Tego też mamy, mamy go w wersji niebieskiej, mamy go w wersji żółtej albo złotej, nie wiem jak to tam inaczej określić. Jest kot! Dobra, moi drodzy, nie mieliśmy. Miał się nazywa. Bardzo fajnie, udało się go odblokować. Przez co zostały nam chyba tylko dwa skiny, jeśli chodzi o epickie skiny do odblokowania. Tak, został nam szkielet i została nam ta dziewczyna, czy jakby to tam oczywiście określić. Gotka? Może gotka trochę... Jak mówię gotka, to myślę kotka. Bo przed chwilą kota otwieraliśmy. O, legendarny, ale już był. Proszę bardzo, duplikat. Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę poradzić? Nic nie jestem w stanie poradzić. Liczę na to, że jeszcze trafimy te dwa epickie i tak naprawdę po dzisiejszym odcinku będziemy w stanie wszystkie epickie tak naprawdę odliczyć. W sensie odhaczyć z naszej listy i mieć po prostu z głowy. Nie myśleć o tym totalnie. I mieć po prostu ha ha ha, he he he, perfekcyjnie. Nie muszę już otwierać tych epickich skrzynek. Wtedy moglibyśmy otwierać te gorsze.
Widziałem tego szkieleta tam. Widziałem go, że w tym losowaniu, w tym też jest. Nie, w tym go nie ma jednak. O! Nie, chwila, to tam... Tej nie mieliśmy, dobra! Jeden ostatni skin, został nam szkielet. Został nam szkielet do otwarcia. Jeden, jedyny, ostatni. Liczę na to, że to się uda i liczę na to, że gra mi w tym pomoże. Tak naprawdę. Dobra. Nie, to nie jest szkielet. W sensie, w miarę blisko, motyw podobny, bo mumia, wiadomo, jak coś tam se pognije, to będzie szkielet, ale to jednak nie jest to. To jednak nie jest to, na co ja bym liczył w tym momencie, bo liczę na coś naprawdę fajnego. I myślałem, że będzie rekin, bo nie wiem nawet, czy rekina mieliśmy. Jest i ten skin, więc został nam ostatni do odblokowania. Totalnie, totalnie ostatni. I liczę na to, że się uda. Naprawdę liczę na to, że się uda. Dobra, jest i astronauta, który... No, w sensie ja tak nawet nie myślę o tym, ale z perspektywy... O właśnie, zobaczymy, czy go mamy. Mieliśmy go. Nawet nie pamiętam. Ja tak nie patrzę z tej perspektywy, ale w sumie to... O, nie pamiętam, czy jej chyba nie mieliśmy legendarnej. Byłoby fajnie ją mieć, ale niestety przyleciało. A, mógłby szkielet polecieć. Także ja nie myślę o tym, ale przecież każdy skin, który tu otwieramy, wydajemy na niego 30, tak? Bo wydajemy 30 albo 35? 35! Wydajemy 35, a w przypadku, w którym... A, były te skiny, były. I banan był, i tamten, mogło coś polecieć. Wydajemy 35, ale często nam się zwraca. 5, 10, 7 na przykład. Zwracają nam się wartości za to, że oczywiście nie trafiliśmy i mamy duplikat. Więc wiadomo. Więc troszeczkę nadrabiamy. A, już myślałem, że shop. Ale, znaczy to był chyba shop. Chyba nie? Lis? Shop? Nie jestem pewien, co to miało być. O, o, dobra, jest. Banan guy. Bardzo ładny, chyba... Trzeci legendarny tak naprawdę, który na razie mi się udało. Jeszcze tego zombie bym chciał trafić. Zombie byłby też idealny. Jest, chociaż jeden. No i widzieliście, po 15 tam się trafiało tak naprawdę, jeśli chodzi o duplikaty. Więc 15 z jednego, drugiego i tak naprawdę 150 nam się wraca. I to jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko, bo tylko 200 wydajemy. Powiedzmy, marnujemy, tracimy, czy jakby tam inaczej określić. Tego już też mieliśmy. Wcześniej nie mogłem go w ogóle trafić. To jest najśmieszniejsze, kiedy próbuję trafić jakiegoś skina, nie mogę go trafić, a potem kilka razy go trafiam pod rząd. Pod rząd albo w ogóle na jednym openingu, powiedzmy, w ciągu jednego dnia. I nie, dalej nie to, ale widziałem oczywiście złotego szkieleta, więc liczyłem, że wypadnie, ale nie wypadł. Nie było tego szczęścia. Miśka mamy raczej. Nie mieliśmy! Proszę bardzo, czwarty! Ja dziękuję bardzo serdecznie w takim razie. To już mieliśmy, to już mieliśmy. Został tylko jeden. Tylko jeden szkielet został do otwarcia. I on w ogóle bardzo rzadko się pojawia, co jest ciekawe. Nie wiem, czy jako epickie skiny mają też swoje wartości, że na przykład ten skin ma taką szansę na trafienie się, ten skin ma taką szansę na trafienie się. Czy wszystkie mają porówno? Bo jeśli mają wszystkie porówno, to ewidentnie mam pecha. Po prostu mam pecha, jeśli chodzi o otwieranie tego jednego. To jest szkielet, tam jakoś na czerwono ubrany, coś takiego. No nie, to jest nowy skin, ale trafiliśmy go już kilka razy chyba. Ale jest, jest misiek, bardzo, bardzo fajnie, jeśli chodzi o miśka. Otwórzmy sobie kolejne, proszę bardzo. Oj, 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 dobra. Kurde, już myślałem, że... Pierwsze takie otwarcie będzie idealnym otwarciem, takim po prostu otwarciem hej hej, a tu jednak nie. No cóż, ja pootwieram, a jeśli trafi się coś ciekawego, to oczywiście wam to pokażę, bo może to trochę zająć. No nie, nie wierzę w to. Trafiliśmy coś specjalnego na zielonym. Nie, no już myślałem, że kolejny raz pod rząd. Trafiliśmy drugi raz zielonego, albo trzeci raz, bo już nie liczę tak naprawdę. O, come on, ja tylko chcę tego złotego! Złoty! Musi polecieć złoty! Jest robot! Jest goblin mech! Dobra, jest coś do przodu, muszę wam przyznać. Jest coś do przodu, więc kolejna legendarna skórka tak naprawdę odznaczona. Proszę bardzo, jest goblin mech. Bardzo... muszę powiedzieć, bardzo fajnie. Proszę bardzo, zostało nam tylko 7 skórek do odblokowania i jedna oczywiście ta. Jak mówiłem, jej nie posiadam i zombie jest nowy. I tego nie posiadamy, tego nie posiadamy. Ja byłem pewien, że posiadamy go w wersji żółtej, ale jak widać nie. No cóż, otwieram dalej. O, 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 o jest! Sumble Queen! Królowa się trafiła, proszę bardzo, chociaż tyle. O, coś w końcu wypadło. Powiem wam, że z 20 parę otworzyłem do tej pory i no, w końcu się coś trafiło. Liczę cały czas na ten coś specjalnego. Już dwa razy, prawie dwa razy trafiło się. W sensie było tak dosłownie minimalnie i coś innego by się coś specjalnego trafiło, ale na szczęście się nie trafiło.
liczę na to, że się trafi. I to, którego szukam, bo są cztery takie skiny. O, tutaj na przykład jest taki, proszę bardzo, ale minął, przeleciał, po prostu przeleciał. Otóż otwieramy dalej. Okej. Gdzieś mi ten motyw umknął, ale wypadł nam robot legendarny. W sensie ogólnie wypadły nam dwa roboty legendarne, jeśli chodzi o akurat ten opening w tym momencie. Więc zostało nam 5 skinów. I coś specjalnego, więc spróbujemy dalej. O! Jest! Jest! O Jezus, udało się! O, już myślałem, że będą dwa pod rząd. To by było dopiero coś. O, udało się, moi drodzy, udało się osiągnąć to. Udało się osiągnąć najwyższy poziom zdobywania skinów w tej grze, czyli udało mi się wydropić wszystkie. Teraz już nie jest nimi nic straszne. Nawet dropienie reszty legend nie jest ani trochę straszne. Mogę to robić. O, jeszcze... Nie, to przepraszam. Jeśli chodzi o legendę, nie mamy mumii. Jeśli chodzi o legendę, nie mamy mumii. Zwykłą mumię posiadamy jak najbardziej. Króla chyba też posiadamy. To już koniec? To już koniec, proszę bardzo. Udało nam się coś specjalnego. O mój Boże. Dobra, w takim razie musimy tam wejść, moi drodzy, i musimy założyć ten skinek. Coś trzeba go tu wykorzystywać. Jeszcze coś trzeba go wykorzystać. Tu jeszcze jest 5 skinów do odblokowania, ale moi drodzy, spróbujmy sobie zagrać tym skinem. O! O Jezus. Naprawdę, masakra totalna. Bardzo chętnie dowiem się, czy już uzbieraliście, że tak powiem, wszystkie skiny coś specjalnego, bo jak widać, mi się właśnie udało. Bardzo fajnie. Wydaje mi się, że to może być mapa, na której odpadnę. Ale spoko, są 32 osoby, tylko ja się świecę strasznie. Holy, holy. O, tu ktoś ładnie skakał. A, ja spadłem, nieważne. Ale lecą, powiem wam. Ale tu cisną. O, ktoś się nie spodziewał. Ktoś się nie spodziewał. Dobra, ja też lecę. 16 graczy, to na spokojnie. Udało się. Ale ładnie ktoś drogę tutaj odblokował. Proszę bardzo, jestem jako jedyny. Świecę się, proszę bardzo. Jak to, jak perfekcyjnie się świecę. Bardzo ładnie, kurde. Bardzo mi się podoba ten skin. W sensie ogólnie fajnie, że zrobili, że te skiny bardzo się wyróżniają, tak? To jest bardzo, bardzo przyjemne. Jest takie satysfakcjonujące, że w końcu trafiłeś skin, który chciałeś. I bum, proszę bardzo. Zobacz sobie, jak on bardzo ładnie wygląda. Uwaga, trafiliśmy. O nie! Nienawidzę tej mapy. Po prostu jej nienawidzę. No ale no dobra, spróbujemy zrobić z tego coś sensownego. Dobra, wy mi tu podnieście to bardzo ładnie. Pierwsza osoba. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I bardzo... A nie! Ale od początku? O nie. No to teraz już jest warzywo gaming. No to już jest warzywo gaming. Nie ma opcji, że to przejdę już teraz. Co ja zrobiłem? Nawet do save'a nie doszedłem, szczerze mówiąc. Dobra. Pyk, 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 pyk. Nie jestem w stanie już tego zrobić nawet. Nie jestem w stanie ich dogonić. Jedna osoba już tam doszła. Ja tutaj nie jestem w stanie zrobić aż tyle. Pyk. Jedna osoba, proszę bardzo. Ej, nawet może? Nie ma opcji nawet. Dzięki! W sumie to bardzo było z waszej strony. Ha! Ha! No nie mogę tak często kopać. No okej, niech będzie, jeszcze dwie osoby zostały. Nie wierzyłem w siebie, szczerze mówiąc. Totalnie straciłem nadzieję. Czemu ten dzik tam na górze stoi, czy nie wiem, co tam jest? Czym on jest? Czemu ten warchlak tu stoi? Aha, okej. Może go wyrzuciło, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dziwne. Ja bym tak się nie poddawał, ale w sensie mówi to osoba, która stwierdziła: dobra, na pewno mi się już nie uda, przewróciłem się, poddaję się i tak dalej. Szok i niedowierzanie, ale udało się. To jest najważniejsze. Może nawet uda nam się wygrać. Może. Jest na to szansa 1 do 8 tak naprawdę. Lasery. Uwielbiam lasery. W sensie nienawidzę, kiedy na nich ginę, ale wszyscy tańczymy tam pięknie, proszę bardzo. Dobra. Możemy też kogoś oczywiście podciąć, ale ja zostawię to na później, bo może zostanie jakaś jedna osoba ze mną, więc będzie fajnie to wykorzystać. Trzeba się tutaj bardzo często oglądać. Ten smrodek jeszcze ze mnie został taki. O, proszę bardzo. A, i te lasery, one tutaj będą zmieniały też szybkość lecenia. Tu już leci kolejny laser, proszę bardzo, tu lecą dwa lasery. Ha, proszę bardzo, ja tu dwa robię. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. O kurde. Ha, nice. O nie! O nie! Chciałem kogoś podciąć i sam wpadłem w laser, ale jestem głupi.
O, nie wierzę w siebie po prostu. No cóż, moi drodzy, tak to wygląda czasami w tej grze, że się robi głupie rzeczy. W każdym razie, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie kupić bardzo fajne gierki i tanie, to na eneba.com. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Możecie bardzo łatwo i śmiało to zrobić. Również zapraszam na moje koszulki i na moje bluzy z mojego sklepu newhorizonwear.com. Bardzo fajna jakaś i bardzo ładne wzory. Również link jest w opisie. A jeśli podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na kolejne takie wspaniałe odcinki. Trzymajcie się, bo no i cześć!